Szefostwo RCS zapewnia, że ci, którzy zdecydują się skorzystać z szerokiej oferty imprez, na pewno nie będą się nudzić. To idealna alternatywa dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie podczas ferii, na przykład na wyjazd. W Lubinie będzie można więc pojeździć na łyżwach, zagrać w kręgle czy wziąć udział w rozgrywkach sportowych. Mamy przygotowane turnieje w piłkę nożną, w siatkówkę, ferie z koszykówką, zawody na basenie. No i co jest nowością? W poniedziałek 26 stycznia zapraszamy do szkoły SP14 na ścianę spinaczkową wszystkie dzieciaczki. O godzinie 11 wraz z klubem spinaczkowym przeprowadzimy taką naukę i mini zawody. Zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli będą mogli skorzystać z promocyjnych cen biletów podczas ferii, a szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Centrum Sportowego. Kino Muza w Lubinie zaprasza na premierę superprodukcji Hobbit – Bitwa Pięciu Armii. Film zamykający niezwykłą trylogię Petera Jacksona będzie można obejrzeć w czterech formatach do wyboru. Zapraszamy od 27 grudnia do 15 stycznia. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.